Witajcie, Gramowicze, jestem Krzysiek Ogrodnik. I Myszasty. A to, co mamy na ekranach i to, co wy macie na ekranach, to jest Metal Gear Rising Revengeance. Wow, brzmi groźnie i długo. Tak, no więc... Czyli spin-off. Tak, to nie jest skradanka, to jest slasher. No jak widać na załączonym obrazku zresztą. Tak, tutaj to jest misja z dema. Energetyczna katana. Tak. No i co ciekawe w tej grze jest to, że możemy teoretycznie przeciąć wszystko mieczem. Tak jak sobie chcemy, tak tutaj rozwalamy tąbeczkę. To jest wczesna wersja, bo ta wersja demo już była dodawana do Zone of Enders, HD i tak dalej, więc tą finalnej wersji to może być wyglądało, że to jest taki znaczy wszystko, no... easter egg, że kod zawsze unika ciosów. Nie da się nic mu zrobić, no, zawsze jest lepszy niż ninja. Skał raczej nie potniesz w ten sposób, podejrzewam. No sprawdźmy, no. Jak myślisz, drzewo się da czy się nie da? Drzewo się może dać. No dało się. Skał się nie da, bo są... Tam... Bo to są skały. Tak, ale beczkę... Bo no i to jest też fajne, że zwykłe ciosy też to przecinają, tak? Nie tylko... Mm-hmm. Nie tylko te mierzone. No okej, okay, te słupy, jak myślisz? Nie, bo zepsułoby to konstrukcję prawdopodobnie. Spróbuj. A jednak, a! No. Ty, no to kurde, fajne. Oczywiście tam się sypie tak... No tak, umownie. Nie do końca zawsze tak jak powinno, ale mogę tu stać i to klatać. Oczywiście krzywdy ci to nie zrobi, kiedy na ciebie spadnie. Nie. To szkoda trochę. Znaczy no w tej wersji mówię, no mogą to poprawić, tak? Tutaj też znikają te obiekty i tak dalej. No tak, no chodzi o to, żeby wiesz, nie obciążały w tym momencie za bardzo pewnie. Schody też się da. No. Ty, no to fajny bajer! No, jest no szkoda, że to znika, ale kurczę, podatność otoczenia na zniszczenie jest większa niż w trzecim Battlefieldzie. No poza tym to robisz mieczem, tak? Więc to jest takie fajne, nie? Zawsze, no, dokładnie. Chciałeś na pewno być jak samuraj i ściąć drzewo na uko z jednym cięciem, tak? No tutaj... No okej. Okay. No ale sobie teraz pewnie myślisz, kurczę, zepsułeś sobie drogę do góry, tak? No bo jak tam teraz wleziesz, jak wszystko zniszczyłem, tak? No poniekąd tak, tam były schody ewidentnie. Tak, no ale na szczęście ten ninja potrafi biec. Aha, okej, okay, dobrze. No jak to ninja? Tam zakoła pućka, ale teraz jest okej. Okay. Przyznam szczerze, że mimo wszystko wolę jednak klasyczne odsłony. No i tutaj wszystko toczy się wokół cyborgów, tak, są tam różnego typu. Jeśli chodzi o walkę, no to X-em mamy takie szybkie ciosy, a Y-kiem mocniejsze i on wtedy, co ciekawe, wsadza ten miecz sobie w stopę i wymachuje no, tak jakby stopą, no, co ma większe zasięgi siły. Ale oczywiście wrogów też możemy chlastać i jeśli jakby rozetnę mu ten, tam widziałeś taki czerwony był... Tak. Jeśli rozetnę mu to wtedy wyleci ten rdzeń, to jest tam jego jakaś tam bateryjka. Tak dalej, dzięki temu leczy się po prostu główny bohater. No i tutaj tam wszystkie walki są oceniane, czy było super, czy nie było super. Więc to tam też ma... Wiesz, zawsze możesz się pochwalić, tak żebyś lepszy mi poprawiać te etapy. No dokładnie. No, to klasyczny element, kurczę, każdego praktycznie Metal Geara, czyli rozmowy przez telefon. Tak, dość długie. Wideo. No ale w tym demie jakoś nie są aż tak, nie wiadomo, nie wiem jak to będzie w pełnej wersji. Ale no tutaj, no to jest chyba dłuższa, reszta jest taka, że no wiesz, jakoś tam w tle, albo coś tam nie przeszkadza w głównym w zabawie, czy tak dalej. Powiem ci szczerze, że no, ta zabawa z otoczeniem całkiem fajnie wyglądała, chociaż tak jak mówiłem, no widać tam pewną umowność, na przykład właśnie szczególnie w momencie, kiedy niszczyłeś te, wiesz, większe struktury. Widzisz, po prawej stronie jest licznik, na ile elementów to pociąłem, tak na 106, 110 i tak dalej. No to wiesz, połowa tych elementów pewnie zniknęła, tak? Ale no to zawsze... No jasne, oczywiście. Zawsze fajne. No skakuj. Coś nie chce wbiegać, więc... Okej. Okay. No, przechodzimy. No i to jest niby slasher, ale tam pewne jakby elementy skradankowe zostały. Więc tutaj właśnie jeśli się zakradnę do tego gościa, to mogę go albo z góry, albo z ziemi katrupić jednym szybkim ciosem. No okej.
Boris mnie pochwalił. No to takie, wiesz, te elementy sklankowe to są takie, no powiedzmy też właśnie na zasadzie pewnej umowności, że okej, dobra, macie możliwość od czasu do czasu wyeliminować sobie, wiesz, pojedynczym szybkim atakiem od tylca przeciwnika. To w zasadzie wszystko. No i tu mam też taki wzrok, tryb wizji, który sprawia, że podświetlam przeciwników i tam jakieś cele. Więc widzę, że tu jest jeden, tam jest na nakładce i tutaj dwóch przy zakładniku. Więc postaram się... No, dla mnie to chyba jednak wszystko nie ma opcji, żeby coś pierwszego solida pobiło w ogóle. Jeżeli chodzi o klimat i tak dalej. Postaram się po cichu wyeliminować. Czy wiesz, no to jest spinowanie, to jest... Nie, no jasne. Ja wiem, że tutaj nie ma co się spodziewać, wiesz, nawet podobnego gameplayu, no bo zupełnie inny typ gry tak naprawdę. Widać to od razu i od początku. No trudno się skradać, jak się biega z takim wielkim świecącym mieczem. Umówmy się. No dokładnie. Okej. No dobra, wstało załatwione, więc teraz mogę zaatakować tych gości na dole. Starając się nie zabić przy tym zakładnika. Czasem się to udaje, czasem nie. Okej, bo nie patrzę w tamtą stronę, więc... A, i nie doskoczył, no dobra. A, nie dołożył mnie, okej. Okej. No właśnie, jeśli przeciwnik leży, to jeszcze jeśli go rozetniesz w miarę szybko, to jeszcze jesteś w stanie wydobyć ten rdzeń. Ale... On wybucha dość szybko, więc trzeba się strasznić. No, zakładnika się udało uratować, więc... powiem mu, że jest okej, żeby już zjechał stąd. Ale jak mówię, no, jak się wymachuje tym mieczem na wszystkie strony, no to... Nie, no, wiesz, no, nie zawsze się to udaje. Jeszcze sprawdźmy. No tak, no ogólnie w miarę da się prawie wszystko rozwalić. No i tyle, że no, jak mówię, tak, to jest tam wczesna wersja, pewnie może w finalnej będzie to wyglądało o wiele lepiej. No i tak jest niezłe, ci powiem, jest to bardzo fajna rzecz, fajny dodatek tak naprawdę. O! Coś większego, dokładnie. Strasznie fachowo wygląda wydzieranie tych rdzeni. Tak. No, w ogóle jeżeli chodzi, wiesz, o zauważyłem tutaj te kwestie związane właśnie, wiesz, z animacjami. Znaczy to jest bardzo japońskie, bardzo takie efekciarskie. Tak. Trzeba przyznać, jest mnóstwo właśnie, wiesz, zauważ, rozbłysków, iskier, wiesz, smug i tak dalej. Zwolnienia czasu, tego typu rzeczy, ale faktycznie no, wygląda to... Przecież tam były slashery, które pozwalały tam odcinać kończyny swoim wrogom i tak dalej. W Ninja Gaiden dwójce tak było i wrogowie zmieniali swoje podejście, jakby zasób ataków względem tego, na przykład jeśli tam komuś odciąłeś nogi, to on potrafił wyciągnąć grę zabieczkę z granatu i rzucić się do ataku takiego samobójczego na ciebie. Więc to trzeba było sobie to było fajne, nie wiem jak jest tutaj, bo tak jakby no... Nie ma jak za bardzo tego zaobserwować. Nie ma czasu, bo to jest zbyt szybkie zresztą. Tak, ale no, nawet jeśli tak nie ma, to i tak. Czy nie wiem, jak to wypadnie na dłuższą metę, no po prostu, bo to jest fajny element z tym ciachaniem przeciwników, ale nie wiem, czy to się po prostu nie znudzi, nie? Po jakiejś tam krótkiej chwili. Takie, wiesz, rozcinanie. Znaczy, no, słuchaj, no, opcje i akcje z rozcinaniem, moim zdaniem, są dużo fajniejsze niż... Chyba cię robot zauważył, bo widziałem, że skoczył. Nawet jeśli to nie jest problem. No, on tam patroluje, więc... Aha, on zeskoczył na dół po prostu, dokładnie. No i też właśnie wbrew pozorom to skradanie ma tam jakieś znaczenie, bo jak się gra na normalu, teraz gram na easy, żeby to wszystko ładnie w miarę wyglądało i...
i tak dalej, ale jeśli się gra na normalu, to tutaj jeśli tak jakby nie zmiękczysz tej grupki wrogów, to oni są w stanie w miarę szybko cię zniszczyć. No, mają RPG, z których strzał pewnie boli. O, przygłuszył cię kopniakiem. Tak, zresztą to też takie właśnie, wiesz, typowe i klasyczne. Pojawiło się ostrzeżenie pod tytułem podświetlana noga, że za moment coś z nią zrobi, no. Tam oczywiście wrogowie stają się przecinalni od pewnego momentu. Tak więc teraz ja nic nie robię, ale właśnie też tam się świeci na niebiesko, no to wtedy mogę wyplastać po prostu ile wleje. 121. Ciekaw, bo znowu wybuchnie. Ale tak, te wybuchy chyba nic mi nie robi. Nie? Nie. No tyle, że nie mogę tego rdzenia sobie zadać. No czaj. No to wiesz, no powinny teoretycznie jakieś obrażenia zadawać. Przynajmniej minimalne. To jest mosteczek. Podobnie właśnie jak... O! Zwalenie się czegoś na łeb. No sorry, można być mega twardzielem, ale jak się spada ileś ton betonu na głowę, nawet jeżeli jest przezroczysty i przez ciebie przenika. Nie, no, no uproszczenie, uproszczenie, ale powiem... Tak. Generalnie wiesz, powiem w ten sposób. Fajnie, że ta gra to ma, wiesz, lepiej, że ma niż miałaby nie mieć. Nawet jeżeli to jest, wiesz, takie właśnie, tak jak powiedziałem, bardzo umowne i tak dalej, to jednak jest efektowne, wiesz, i w jakiś sposób klimatu dodaje. No chcę rzeczywiście tutaj ciachanie tych czubków, tak, że widziści tak porówną, wiesz, tych bitmap, to trochę śmiesznie wygląda, no ale już nie wymagajmy też zbyt wiele, żeby kurde każdy liść był tutaj, wiesz, osobno liczony, no. Żeby było lekkie przegięcie. Poza tym żadna konsola by tego nie uciągnęła, podejrzewam. W tym momencie. A na PC-ta chyba tak by nie ma. No i pewnie raczej nie trafi. No a tej scenki nie przeskoczę, bo mi się podoba. To jest tam zapowiedź bossa. No. Tak, to akurat trzeba przyznać w ogóle Japończykom, wiesz co, jeżeli chodzi o reżyserowanie takich efekciarskich scenek, czasami ze strasznie tanimi zagrywkami, tak, ale po prostu efekciarskich i fajnych, to są absolutnymi mistrzami. Jestem ciekaw, jakby wyglądało Saints Row. O kurde. To by było mega chore już. Oj, Saints Row? Człowieku, bałbym się, jakie dodatkowe minigierki by tam były, naprawdę bałbym się. Miłośnicy, wiesz, japońskich teleturniejów mogą coś na ten temat powiedzieć. To było coś złego. Ale scenka nam się kończy, więc wróćmy do gry. To jest tam przeciwnik. Tak, prototypowy piesek. Tak, boss. Nie wiem, czy on tam będzie jakoś się potem powtarzał jako szeregowy wróg w normalnych misjach, bo jego pokonanie nie jest jakoś tam strasznie trudne. Ale to już jakby no, nie będę zdradzał faktów. Bierzmy się do... Właśnie. Do Mucki. Ale to właśnie strasznie szybki. No, zauważyłem. Widzisz, że przy okazji takie normalne walki powstają jakieś jakoś latarni. No, teraz wzywa wsparcie i dla mnie to jest możliwość uleczenia się. Każdemu z tych przeciwników mogą przecież wyrwać ten rdzenie. No tak, ale na razie nie wygląda na to, żebyś był jakoś strasznie poraniony chyba. Poczekaj, twoje zdrowie to jest niebieskie? To jest ten żółty pasek, 60%, teraz mam 100%. Okej, dobra. A niebieski pod spodem? To jest to tego... Nie, to jest to właśnie to chlastanie takie, wiesz. Aha, okej. Po prostu nie mogę tego przez cały czas. No, żebym nie dożywał tego po prostu, no. Może tak. No, rozumiem. Dziadno. Przypiłował chłopczyk. A no i pieska, to w zasadzie kurde nie tyle piesem. Kocu. Bardziej mi to szczura przypomina, wiesz? Nie, szczur. No popatrz kurde na pieski, popatrz na ogon. Chociaż wył jak pies. Ale z wyglądu to strasznie szczurowate jest.
Koszczury właśnie nie robią. No i przyznał sobie naszego kolegę. Aha, w momencie, kiedy jest wsparcie, to nasz, że tak powiem, szczurek sobie czeka i obserwuje. Przerwa na fajkę i takie rzeczy. O! Ty no, kurde, fajne są te patenty. Naprawdę, walka jest tutaj, stary, strasznie fajna. Już myślałem, że już po tych robocikach nie można się niczego nowego spodziewać, że tak powiem. Znaczy, że gdzieś mają jakąś tam ograniczoną tą, wiesz, liczbę ataków. A tutaj proszę bardzo, jeszcze jakieś przyciąganie, które możesz przeciwko niemu obrócić na przykład właśnie, wiesz, wykorzystując tą linkę. Nie, względem rozgrywki ta gra jest naprawdę fajna. System walki jest spoko. Bardziej mi się co prawda podoba w ten z Devil May Cry'a, bo jakoś tak jest, nie wiem, może znaczy tu jest też wersja demo, tak, ten znam, nie poznałem go całego, ale ten przedsmak pokazuje, że tam jednak to modyfikowanie broni w locie i tak dalej, kombinowanie z tymi atakami jest po prostu fajniejsze. No ale no wiesz, jak wyjdzie pełna wersja, to wtedy jakby ocenię to ostatecznie. Wiesz, tutaj ważną rzeczą jest, w Devil May Cry wiele osób skarżyło się na bossów na przykład, że są w sumie dość nudni, powtarzalni. No, tak. Wiesz, tutaj... Teraz mogę finishera zrobić po plastach. No. Tutaj być może, wiesz, właśnie to będzie zrobione dużo lepiej, wiesz, tego też nie wiemy. Akurat bossów znamy z trailerów, zapowiadam się bardzo ciekawie. Na przykład koleś, który już jest pocięty na starcie i się rozpada na kawałki, a potem się składa. No. Jest to interesujące. No, ale to jest tak jakby koniec. Właśnie, wiesz, walki pojedynki z bossami w Metal Gearach zawsze były jedną z fajniejszych rzeczy i się na nie czekało, autentycznie się na nie czekało, wiesz. A już takie rzeczy jak na przykład, wiesz, Sniper Wolf, kurczę, no to już przeszły do historii, no nie? No, chociaż najbardziej chyba upierdliwą rzeczą na świecie możliwą i to był chyba najbardziej też upierdliwy boss w ogóle w historii gier, to był Psycho Mantis. Tak. Kojarzysz? Tak, łącznie z tymi... Ruskiego psionika, z którym walka po prostu była tak nudna, tak monotonna, tak upierdliwa, że wiesz co, to akurat kumpel do mnie wpadł i wiesz, powiem ci szczerze, że tylko dzięki temu, że się strasznie zajarał Metal Gearem wtedy i strasznie w tym momencie chciał zobaczyć, co będzie na końcu, jak ta gra się skończy i tak dalej, po prostu przeszedł go. Bo ja, stary, straciłem po 4 chyba próbach cierpliwość, wiesz, on tam rzucał tymi przedmiotami i tak dalej, trzeba było unikać. No w ogóle nudna, upierdliwa i na dodatek jeszcze trudna przez to, że wiesz, przez ten długi czas po prostu łatwo było stracić cierpliwość, wiesz, popełniałeś jeden błąd, buch, dostawałeś drugi raz, wypadałeś z rytmu, koniec, powtórka, no jak była powtórka, to wiadomo, to już tak ci ręce chodzą. Dobra. Okej, demo się skończyło. Tutaj podejrzewam, że takich rzeczy nie będzie. Zobaczymy. Na pewno będziemy w to grać więcej. Wygląda to na większą rzeźnię, bardziej zróżnicowaną, przynajmniej pod tym względem. No tak jak mówię, no wiesz, no to jest spin-off, no ja jednak wolę te klimaty skradankowe, zresztą jak wiesz, jestem miłośnikiem skradanek, nawet gry, które da się przejść w sposób na rympał, a jest jakaś opcja, nie wiem, tam chowania się, to będę tydzień siedział i patrzył, jak wyglądają tam, wiesz, trasy strażników i w ten sposób ją przejdę. No. Dobra, nic. Kończymy w takim razie. I zapraszamy po więcej. Dokładnie. Całkiem fajne to mam. Fajne. Tyle powiem, no. Trzymcie się, na razie.